Jesteśmy tuż po pokazie. Jak wrażenia, jak emocje? No, emocje zawsze są po pokazach. Zresztą to nie jest mój pierwszy pokaz. Przez 25 lat udało mi się pokazać bardzo dużo różnych sukien, bo projektuję nie tylko wieczorowe, ale i ślubne również. Natomiast wieczorowe suknie zawsze dla mnie taką perełką, bo w wieczorowych sukniach zawsze można zagrać kolorem, pokazać swoje pragnienia. Dlatego no, jestem pod wrażeniem ogromnym, dlatego że ten pokaz jak dla mnie się udał. Jakie kolory dominują, jeżeli chodzi o kolekcję, jeżeli chodzi o pokazy? Czy kolory są zróżnicowane, czy może bardziej stonowane? Chciałam pokazać dzisiaj kolory bardzo rozmaite, tak jak Państwo widzieliście. To były naprawdę bardzo różne. Oczywiście czerń dominuje, bo jeśli chodzi o suknie wieczorowe, czerń zawsze dominuje, ale granaty, zielenie, kwiatowe wzory teraz są bardzo na czasie. Malowane tkaniny, bo stosuję tkaniny z projektantów na przykład włoskich bardzo dużo. Uwielbiam zresztą te tkaniny. Uwielbiam koronki z wiewności i ta kolekcja właśnie nazywa się Silver Heart, dlatego że srebrne serce, dlatego że w przyszłym roku obchodzimy 25. rocznicę mojej firmy. Chciałam pokazać w tej kolekcji kobiecość, piękno kobiecego ciała, dlatego tak dużo jest przezroczystych tkanin, lejących tkanin, odkrywających nogi, plecy, ramiona. No i to jest podstawa tej kolekcji. Czy była jakaś osoba w przeszłości, która Panią zainspirowała do projektowania? Oczywiście, to był mój tata. Tata mnie zainspirował właśnie do krawiectwa. Od samych małych lat uczył mnie trzymać igłę, kroić nożyczkami najprostsze, później bardziej skomplikowane rzeczy. Pamiętam, jak pierwsza moja rzecz to był fartuszek dla mojej mamy na dzień 8 marca. I tego nie zapomnę nigdy. Także to miłość do krawiectwa dał mi mój tata. Jakie ma Pani plany, jeżeli chodzi o nadchodzący rok, jeżeli chodzi o nadchodzący czas? Czy są jakieś projekty nowe, innowacyjne, które zostaną zrealizowane? Tak, oczywiście. Muszę powiedzieć o pięknym projekcie. Zaczęłam współpracować z projektem debiutantki. Pani Agnieszka Michalczyk właśnie jest pomysłodawczynią tego projektu. Od tego roku zaczęliśmy współpracę. Mam nadzieję, że ta współpraca potrwa wiele lat i w tym roku będę ubierać debiutantki na ten ważny bal w styczniu. Także i potem trzy wybrane pojadą do Wiednia na bal właśnie Open Ball. I z tego niezmiernie się cieszę, bo dla mnie to jest coś nowego. Takie bale się kojarzą zawsze z sukniami balowymi, ślubnymi, dokładnie z takimi, jakie tworzę. Dobrze, to ja trzymam kciuki za projekty, za kolekcję i wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję.